Cześć, jestem Kasia. A ja jestem Antek. Chcieliśmy Wam opowiedzieć o wadach i zaletach domu Sendom po 2 latach jego użytkowania. No to zacznijmy od początku. Nadszedł czas, kiedy zaczęliśmy szukać na początku działki lokalizacyjnie dla nas odpowiedniej. Później szukaliśmy, nie znaleźliśmy działki, później szukaliśmy domu gotowego, żeby się wprowadzić. Też było z tym kiepsko. Zawsze coś nie pasowało, zawsze coś było nie tak. I w końcu natrafiliśmy na reklamę na YouTubie Sendomu. I że taki dom może powstać w 8 godzin. To nas zaintrygowało, zaciekawiło i postanowiliśmy, że odwiedzimy siedzibę firmy i zgłębimy wiedzę, tak? Więc prosto z Krakowa, bo my jesteśmy z Krakowa, pojechaliśmy do Sendomu, umówiliśmy się wcześniej na oglądanie i pojechaliśmy oglądać dom, jak on wygląda w środku, jak się prezentuje. Porozmawialiśmy z panią Elą, która nas przeprowadziła przez cały jakby proces zamówienia, opowiedziała nam o domu i finalnie bodajże 2 tygodnie od spotkania zdecydowaliśmy się na dom, płaciliśmy zadatek i kupiliśmy ten dom. Następnie trwały prace związane z pozwoleniem na budowę, adaptacja terenu przez architekta, wymiana gruntu zgodnie z zaleceniami Sendomu i w końcu nadszedł ten dzień, pół roku później, że pani Ela zadzwoniła i powiedziała, że dom przyjedzie 25 sierpnia 2021 roku. Ale tutaj warto nadmienić, że nie zdecydowalibyśmy się na ten dom, gdybyśmy tam nie pojechali. Zobaczyli, jak fizycznie wygląda namacalnie. Sprawdzili, jak on wygląda, działa, funkcjonuje. Nawet w takim stanie surowym. Dużo nam dała właśnie ta wizyta, że zobaczyliśmy to na żywo, a nie... Więc nie sugerujcie się opiniami ludzi, bo to też jest istotne, ale najważniejsze, żebyście zobaczyli na własne oczy, jak to wygląda. Kupiliśmy dom, dom przyjechał. Tutaj możecie zobaczyć na linku u góry, jak ten dom powstał, jak został zbudowany u nas na działce. No i następnie rozpoczęły się prace odbiorowe. No na początku przyjechała ekipa, która robiła elektrykę. To jak dużo ludzi pisze na grupie, których to denerwuje, nie odezwali się, nie powiedzieli nic, nie uzgodnili terminu, tylko przyjechali sami, weszli do domu. Było to takie niefajne odczucie, że ktoś wchodzi komuś do domu i coś w nim robi. Rozumiemy zasadę, że czasem właścicieli nie ma i tak dalej, no ale wypadałoby zawsze zadzwonić, powiedzieć dzień wcześniej, słuchajcie, będziemy o godzinie 8 czy 9, jeśli chcecie, to zapraszamy, coś skonsultować. Nam zależało na tym, żeby skonsultować z nimi pewne rzeczy, ponieważ chcieliśmy, żeby wykonali nam dodatkowe gniazdka w domu. I na szczęście udało nam się ich zastać i poprosiliśmy ich o to i oni nam takie dodatkowe gniazdka, przeróbki zrobili. Co dalej? Następnie przyjechał pan Robert Piankowski z hydrauliki, żeby podłączyć cały układ od podłogówki oraz uruchomić pompę ciepła. No nie mieliśmy wtedy jeszcze prądu. Prąd był w trakcie załatwiania, więc wszystko było robione na agregatach. Pan Robert podłączył cały system ogrzewania podłogowego, sprawdził pompę ciepła, sprawdził rekuperację, powiedział nam jak to użytkować, jak działać. I następną firmą, która nas odwiedziła, była fotowoltaika, żeby postawić na domu panele. Poszło to wszystko sprawnie, szybko. A były tam jakieś drobne historie, problemy z podłączaniem późniejszym przy odbiorze prądu, ale jest to na tyle nieistotne, że nie ma co o tym mówić. W każdym bądź razie wszystkie podłącza, wszystko zostało wykonane, dom został odebrany finalnie, zgłosiliśmy kilka niedoróbek, które później serwis wyeliminował. Także pod tym kątem jesteśmy bardzo zadowoleni. No i kontakt z firmą też kontakt, jest łatwy, tak. Przynajmniej był na tamten czas. Łatwy, sprawny, przyjemny bardzo. Ekipy przyjeżdżały. I mimo, że jesteśmy z południa, a nie z północy, tam gdzie siedziba firmy, to jednak
Mimo kilku dni zawsze każdy potrafił do nas przyjechać, wytłumaczyć, pokazać, poprawić, więc odległość nie zrobiła aż tak dużej różnicy, jak myśleliśmy na początku, bo tych domów na południu jest mało, na północy zdecydowanie więcej. Teraz pewnie już się to pozmieniało, bo już ten dom u nas stoi 2 lata. No i rozpoczęliśmy remont. Remont trwał u nas od odbioru domu, czyli chyba końcem września do końca praktycznie grudnia. Na Wigilię, przed Wigilią wprowadziliśmy się do domu. Przeróbki, jakie wykonaliśmy w domu, to przedłużenie ściany w kuchni, chodziło o zamaskowanie lodówki, dodatkowo zrobiliśmy karnisze z oświetleniem LED w salonie oraz w sypialni, dorobiliśmy półkę na kwiatki na klatce schodowej, w pomieszczeniu gospodarczym, czyli tym za łazienką, tam mamy doprowadzoną wodę, tam mamy podłączoną pralkę, suszarkę oraz zrobioną dodatkową umywalkę, żeby na przykład umyć ręce. Bardzo polecamy taki... Cieszymy się z tego rozwiązania. I to są takie rzeczy, których nam brakowało i które chcieliśmy mieć. Więcej zmian, przeróbek jakby w całym domu nie ma. Dom jest w wersji odwróconej, lustrzane odbicie. Bez antresoli. Bez antresoli. W domu zamontowaliśmy również, po namowie pana Roberta Piankowskiego, klimatyzatory. Zamontowaliśmy 2, na dole i na górze. Dziś, gdybym miał wybór, zamontowałbym 2 na górze, osobne w każdym pokoju, jednak w klatce schodowej na górze to rozwiązanie jest ok, ale w ciepłe czy gorące dni w lata lepiej by było, gdyby każda jednostka była osobno. W tym momencie taka przeróbka powoduje tak naprawdę przerobienie łazienki, no a jest to spory koszt, więc już tego robić na tą chwilę nie będziemy. Jeśli chodzi o podłogę, na podłodze można robić wylewkę, my tego nie robiliśmy ze względu na czas schnięcia, to był listopad, początek grudnia. Ekipa już weszła, w to opóźniłoby nam wejście później do domu, oddanie. Temperatury były ujemne, więc no nie mieliśmy na to czasu, żeby robić wylewkę. Mamy gdzieś jakieś fale na posadzce, ale generalnie jest ok. To, co położyliśmy, to jest winyl. Mamy podłogę winylową. Sprawdza się ona, nie ma żadnych problemów z jej użytkowaniem po 2 latach. W łazience mamy płytki, jest różnica poziomu, więc mamy maskownice założone i to, co ważne, progi maskujące. To, czego nie wiedzieliśmy, to to, że podłogówka w łazience nie będzie grzała płytek. Chodząc po płytkach myśleliśmy, że one będą ciepłe, a takie nie są. One są dalej zimne, gdyż system ogrzewania podłogowego jest bezwładny. Opowiemy teraz o zaletach domu po 2 latach. Jakie widzisz, Kasiu, według Ciebie zalety? No, dom jest bardzo ustawny, bardzo wygodny i szybki do ogarnięcia i posprzątania. Nawet przed pracą można szybciutko ogarnąć dom i zostawić w czystości. Tak, to jest ważne. Dom jest funkcjonalny. Jest bardzo ciepły. Ciepło, dokładnie. W lecie jest ciepło, no też mamy nasłonecznioną stronę, bo mamy od południa, więc słońce mamy praktycznie cały dzień w domu. No i rachunki są przede wszystkim mniejsze, tańsze w eksploatacji. Tak, po pierwszym roku zapłaciliśmy bodajże 200 zł za prąd, a za 2023 rok zapłaciliśmy 2200, ale to dlatego, że od marca do października ładowaliśmy auto w domu. I to myślę, że to jest główny powód, dlaczego 2200, a nie 200. Także dom faktycznie jest zeroenergetyczny przy założeniu rodziny 2 plus 2. Nie ma gazu, wszystko jest na prąd. Jest to naprawdę duża zaleta i faktycznie się to kalkuluje. Kolejna zaleta. Dom posiada fotowoltaikę, co jest równoznaczne z tańszą jego eksploatacją, o której przed chwileczką mówiliśmy. Dom ma ładną bryłę, jest nowoczesny. Jest jasny, przez to, że są duże okna, jest jasny. Na górze są pokoje dla dzieci. Jeśli ktoś ich nie chce podzielić, no to te pokoje naprawdę są duże. Dom jest też inteligentny, ma połączenie z internetem, pompa ciepła jest podłączona do internetu. Fotowoltaika również, mamy do tego dostęp z telefonu komórkowego, więc można powiedzieć, że jesteśmy smart. No, ale też warto powiedzieć, że
zarówno okno w łazience i w kuchni też bardzo dużo daje. Od razu można przewietrzyć te pomieszczenia. No jesteśmy, jeżeli chodzi o ustawność, to też jesteśmy bardzo zadowoleni. Tyle ze zalet. Myślę, że możemy teraz powiedzieć o wadach, bo wady, wiadomo, jak zawsze występują. Przede wszystkim akustyka. Słychać, co się dzieje na górze, jak tam syn gra w piłkę, no to jest to słyszalne na dole. I jest to chyba taka jedna z większych wad tego domu. Ale nie tylko jak gra w piłkę, bo jak działa, skacze, biega, to też słychać. Jest to odczuwalne, tak. I to jest chyba jedna z największych wad tego domu. Natomiast można się do tego przyzwyczaić. Nie jest to wada, która mogłaby skreślić jakby ten dom, bo gdybyśmy o tym wiedzieli i kolejny raz mieli się na niego zdecydować, to myślę, że byśmy to zrobili. Kolejną wadą jest brak dodatkowego pokoju. Jednak tak zwanego biura, czy dodatkowego pokoju na, nie wiem, na jakieś graty. Albo jak ktoś przyjedzie, żeby przenocował, też takie dodatkowe pomieszczenie. Tak. W górnych pokojach skosy zaczynają się zdecydowanie za nisko, przez co pokoje tracą zarówno na metrażu, jak i ustawności. Nie są ustawne. Tak. Boczne ściany mogłyby mieć metr wysokości, wtedy te skosy byłyby pod innym kątem i byłaby dużo większa użyteczność tych pokoi. Podłoga, jeśli nie robicie wylewki, w samym miejscu, gdzie jest krzywa, czuć różnicę. Jest tak zwane falowanie, nie wiem jak to nazwać, ale jest to odczuwalne teraz przy użytkowaniu. Więc jeżeli komuś się nie spieszy, polecamy chyba jednak zrobić delikatną wylewkę dla wyrównania całości. To co jest kolejną wadą, to podłogówka, ogrzewanie podłogowe na dole i na górze. Nie da się tego wyregulować. Być może ktoś próbował, nam się to nie udało. Eksperci z domu też na to nie mają rozwiązania, natomiast zawsze na dole mamy dużo cieplej niż na górze, przez co spędzając większą część dnia na dole i później dzieci jak idą na górę spać, to jest tam zdecydowanie chłodniej i jest to odczuwalne. Różnica temperatur do 2 stopni nawet, więc jest to sporo. W kuchni okap nie ma odprowadzenia żadnego, więc okap w kuchni tak naprawdę ma funkcję ozdobną. Jest włączany, ale żeby jak otworzymy okno, to faktycznie to wylatuje, jeśli nie, no to praca silnika w okapie jest tak po prostu dla zasady, a nie z konieczności użytkowania tego. Kolejną dużą wadą są pękające ściany. Używaliśmy amerykańskich taśm. Jednak po upływie roku, nawet mniej, ściany zaczęły pękać i te pękania są coraz większe, zwłaszcza tam, gdzie są maskownice. My zdecydowaliśmy się maskownic nie zakładać w salonie i tam, gdzie te płyty się łączą, to niestety taśma po niecałym roku nie dała rady i są pęknięcia. Ale wydaje mi się, że jakby były nawet założone te maskownice drewniane, to mimochodem by się to rozeszło, widać by było. Nie wiem, może jeszcze założymy. Na tym etapie no, nie chcemy zakładać. Myślimy, żeby za rok zrobić remont i to wyprostować. Może dom siądzie bardziej. Ta konstrukcja drewniana nie będzie już tak pracować, jak to ma miejsce teraz, do tych 2 lat i będzie ok. Natomiast nawet jak syn skacze u góry, no to w kuchni, no, w tym miejscu łączenia płyt, no, te pęknięcia są. Tak samo przy schodach, drewno wyschło, zmieniła się wilgotność w domu, no to w kątach, w narożnikach te pęknięcia są zauważalne i one po prostu są. Na początku nas to denerwowało, no bo co, nowy dom, wszystko zrobione elegancko, a tu zaczynają pękać ściany. Jest to denerwujące, no trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale tak jak mówię, no myślę, że za rok pewnie będziemy myśleć o tym, żeby zrobić remont i na nowo, nie wiem, połączyć te miejsca, żeby to zrobić. No wiąże się to z zapyleniem. No ale myślę, że trzeba to będzie zrobić, wtedy może nagramy drugi film. Łączy się to z katastrofą, więc na razie no, nie podejmujemy tematu. Dokładnie. Jest mały zbiornik na wodę w pompie ciepła. Tak dla rodziny 2+2, no to powiedzielibyśmy, że czasem jak chcemy się wszyscy wykąpać jedno po drugim w wannie, no to jest to problem, bo woda nie jest w stanie się nagrzać w takim czasie. Więc jeśli ktoś bierze prysznic, ok, ale jeżeli dwie osoby pod rząd chcą się wykąpać w wannie, no to tej wody zaczyna brakować. To zgłaszaliśmy do sądomu, pan Robert przyjeżdżał, kombinował. Finalnie ludzie z pana Sonika połączyli się z nami zdalnie, ustawili piec
tak, żeby dodatkowa grzałka się włączała. Jest większe zużycie w tym momencie, jeśli chodzi o energię, ale ta woda jest szybciej podgrzewalna, jest szybciej zwracana, z tym, że no jak chcemy na przykład jedno po drugim, cztery osoby się wykąpać, no to nie ma szans. Dwie maksymalnie plus prysznic, cztery, trzy, nie ma szans. Nad cokołami domu nie ma rynien, co powoduje, że te cokoły pod wpływem deszczu brudzą się, robią się żółte, więc zamontowaliśmy... Zacieki są. Tak, robią się zacieki, więc zamontowaliśmy rynienki. Te rynienki jakby są na tyle małe, że z dalsza ich nie widać, kompletnie to w niczym nie przeszkadza w użytkowaniu domu, a powoduje, że dom jest bardziej użyteczny i po prostu elewacja się nie brudzi, więc według nas jest to konieczność. To samo z orynowaniem nad wejściem, nad gankiem, też nie zostało to przewidziane przez producenta, a wydaje nam się, że jest to potrzebne, ponieważ no z tego ganku, powiedzmy to, ta woda po prostu kapała na głowę, więc no dorobiliśmy rynny, odbiór wody jest dołem, cały dom mamy podłączony pod spodem do zbiornika deszczówki i tą wodę odzyskujemy i dzięki czemu mamy na przykład do podlewania ogrodu czy kwiatków. Powiedz teraz może o HS-ie, bo tu mieliśmy też sporo przygód. Tu trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o HS. HS to jest okno przesuwne na tarasie. A przede wszystkim zamknięcie. Trzeba bardzo uważać i bardzo zwracać uwagę. Bo jak zamknie się za szybko i zacznie się proces zamykania, to okno może się zawiesić i go nie ruszyć. I ani w jedną, ani w drugą stronę nie ma ruchu. I wtedy tylko serwis. I taką akcję mieliśmy dwa razy, gdzie raz zamykaliśmy szybko, bo chcieliśmy wyjść z domu, zamykaliśmy okno po wietrzeniu i chcieliśmy to zrobić szybko i okno się zawiesiło. To była zima, mieliśmy otwarte przez chyba 4 dni okno na szerokość chyba 4-5 cm, dopóki serwis do nas przyjechał i zdjął całe okno i wymienił uszczelkę. Tak, wtedy się zerwała uszczelka pod spodem. Samodzielnie próbowaliśmy, nawet zdalnie się połączyliśmy z serwisem. Dokładnie. Musieli przyjechać. Chcieli nas ukierunkować w jakiś sposób, ale się ale nie drgnęło, dokładnie, więc interwencja czy była potrzebna. Czy to dziecko, bo w jednym przypadku było to dziecko, za szybko zamknęło, zrobiła się ta przerwa, a w drugim... My. Od razu ja. No, w każdym razie wymieniono uszczelki, bo się zrolowały. Od tego czasu chodzi wszystko dobrze. Też nas poinformowano, że z tym oknem trzeba najpierw je zamknąć do końca, następnie klamką, a nie wszystko naraz, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Okno HS jest z konstrukcji stand domu, nie jest to zewnętrzny producent, oni robią to sami. Uważamy, że wymaga to dopracowania, ponieważ no, nie powinno być takiej sytuacji, że okno się zawiesza i nie da się go ruszyć ani w prawo, ani w lewo. Kolejna wada, strome schody. No, jak kupiliśmy dom, to pamiętam bodajże tydzień po jego użytkowaniu schodziłem z córką z góry, bo nie chciałem, żeby ona się z kolei przewróciła, no i sam runąłem z nią z góry, no tydzień miałem wycięty z życia, ból pleców, nogi, ciężko to wspominam. Wtedy od razu zamontowaliśmy takie gumy bezprzeźroczyste, antypoślizgowe taśmy. Trzeba uważać, bo i przede wszystkim przyzwyczaić się. No są strome dla dzieci, czasami jak wiadomo biegają, czy bawią się, czy się spieszą, to trzeba uważać. Kolejna wada, albo może zaleta, zależy jak to odbiera, dom się nagrzewa. W lecie dom się bardzo nagrzewa, więc bez klimatyzacji sobie nie wyobrażamy życia. Całe to okno HS zaciemniamy kotarami i włączamy klimatyzację, żeby tutaj było znośnie. Na górze jest mega upał wtedy w lecie, natomiast w zimie dom trzyma ciepło, trzeba powiedzieć, więc jest to na pewno jego zaleta, a nie wada. Co można jeszcze powiedzieć o domu i współpracy z Sendomem? Serwis. Serwis przez te dwa lata zawsze tylko i wyłącznie mailowo, ciężko u nich z telefonem, może to w tym momencie się zmieniło, już jakby nie kontaktujemy się z serwisem, nie mamy potrzeby. Natomiast przez te dwa lata cokolwiek chcieliśmy, to zawsze mail, rozmawiać nie chcieli, więc też próbowaliśmy przez panią Elę różnych sposobów, żeby wpłynąć na ten serwis, żeby do nas przyjechał, więc
tyle o serwisie. Proponujemy wprowadzić naprawdę telefon, to nie gryzie, jak ktoś zadzwoni i coś zgłosi, tak, albo a infolinia. Może rozwiązać problem. Tak. Albo infolinia, dokładnie. Ktoś przyjmuje zlecenie, można porozmawiać, załatwić temat. Bo pisanie maila jest takie, że no dzisiaj napiszę, odpowiedzie za 3 dni, a jak coś stało, to naprawdę potrzebna jest natychmiastowa odpowiedź, reakcja, tak żebyśmy byli po prostu spokojni jako mieszkańcy. Zaopiekowani. Dokładnie. Ale trzeba przyznać, że ekipy, które przyjeżdżały, panowie, którzy przyjeżdżali, bardzo fachowi, bardzo rzetelni, bardzo sympatyczni. Tak. Nigdy nie mieliśmy zawsze problemu. Zawsze na plus. Nigdy do pogadania, do doradzenia, bardzo, bardzo... W porządku osoby, w porządku. Więc polecamy kontakt panowie. Z serwisantami później. Rachunki. No o rachunkach powiedzieliśmy w trakcie zalet. Natomiast no, powtórzymy tak, no, my zdecydowaliśmy się na taryfę G11, czyli taka sama stała cena przez cały czas. Załapaliśmy się na stare zasady, jeśli chodzi o fotowoltaikę, więc są no, po prostu bardziej korzystne niż te na nowych zasadach. I tak za ten rok 2022 mieliśmy tam około 200 zł rachunek, natomiast za 2023 rachunek za prąd wyszedł 2200. I tak jak wspominałem, ładowaliśmy w tym czasie samochód od marca, samochód elektryczny, więc pewnie stąd ten koszt. Dom generalnie, podsumowując... Jakbyśmy mieli wybrać, to na pewno... Myślę, że zdecydowaliśmy się jeszcze raz. Patrzymy od czasu do czasu, czy Sendom nie wypuszcza jakiejś nowości typu garaż w bryle, ale zbudowaliśmy sobie oddzielny, więc nie jest to problem. Natomiast gdyby Sendom wprowadził jeszcze jeden pokój dodatkowo, zwiększył użyteczność piętra, czyli podniesienie stropów o metr do góry, żeby można było wypełnić, to myślę, że ten dom byłby wtedy już naprawdę idealny i kto wie, czy nie zdecydowalibyśmy się zakupić kolejny dom, żeby się po prostu przenieść, ten sprzedać i mieć kolejny dom od Sendomu. I mieć większą przestrzeń. Najważniejsza zaleta to powstanie tego domu, to, że ekipa przyjeżdża w wyznaczonym terminie, stawia ten dom te 8 godzin, potem podłącza wszystko, robi w te kolejne 2-3 tygodnie i ten dom naprawdę jest do wejścia, od jego postawienia do zakończenia remontu naprawdę w 3 miesiące. Jak się ktoś przyjeżdżały stręży. Fantastyczne ekipy. Tak. I szczęście mieliśmy straszne. Naprawdę, że akurat ta ekipa przyjechała do nas, bo mieliśmy problem z wjazdem, bardzo wąski, ale świetnie sobie poradzili. Chłopaki wymanewrowali tymi potężnymi samochodami, wjechali, rozładowali wszystko, jeszcze było grząsko, zakopały się te auta. Ani razu nikt nic nie powiedział, że do bani i tak dalej. Zawsze każdy był uśmiechnięty i naprawdę widać było, że oni cieszą się tą pracą. Podoba im się to, już się nie mogą wszystko doczekać, aż to stanie, aż będą mogli to wszystko skręcać, podłączać. Widać było u nich tą determinację, to zaangażowanie w to, więc naprawdę panowie szapoba, bo to przekłada się później na to, jak my odbieramy ten dom i to, jak nam się mieszka. Mieszka nam się naprawdę, myślę, rewelacyjnie. I co, polecamy. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Piszcie w komentarzach, będziemy starać się możemy odpowiedzieć. Możemy doradzić bardzo dużo rzeczy, które się jak nam będzie sprawdziły, więcej jeżeli pytań. Chodzi o wykończenie, o meblowanie, takie wskazówki, żeby było łatwo, przyjemnie, prosto, dokładnie. Intuicyjnie. Dokładnie. Więc jak będzie więcej pytań, to nagramy jakieś Q&A i spróbujemy na wszystkie pytania odpowiedzieć w formie wideo. A jak będzie pytań mało, będziemy odpisywać pod komentarzami. Także zobaczymy. No to co? Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten materiał wideo był dla Was fajny i że podejmiecie decyzję odpowiednią dla Was, czy Sendom to fajny dom, czy nie. Dla nas super. Pozdrawiamy. Cześć.